W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Dobra, chciałbym jeszcze spytać się o Mariusza Wacha, który no już nie tak długo zawalczy o pas Mistrzostwa Świata z młodszym z braci. Tak troszeczkę, no to spytam się po ludzku, trochę zazdrościsz dla Mariusza, że już ma tą szansę i zawalczy o Mistrzostwo Świata z Władimirem? Znaczy dostał szansę, jako nie był pretendentem, dali mu szansę, K2, była niego szansa i na pewno nie będzie łatwo, no bo przecież Władimir to przecież mistrz świata i ja życzę mu powodzenia i świetnej walki. Dobrej walki. A ty sparowałeś kiedyś z Mariuszem? Kiedyś raz sparowaliśmy, jeszcze byłem w Cruiserweight, to było dawno temu. Radziłeś sobie z nim? Słuchaj, no tutaj wiesz, nie będziemy mówić, czy sobie radziłem, czy nie, bo to jest mój kolega, wiesz. Ja tylko zawsze powtarzam, że życzę ringowych wojen tym moim kolegom i życzę temu dobrej walki, no bo zwyciężył, nie będzie mu łatwo, bo... No bo jednak Kliczko to jest Kliczko i naprawdę trzeba być ponad 100%, by wygrać, ale ja mu tego życzę z tego serca. Ty, Tomek, już kilka lat tutaj przybywasz w Stanach. Powiedz, nie żałujesz tej decyzji? Parę osób odebrało te twoje wypowiedzi, że to w Stanach robi się najlepszą karierę, jako taką trochę, jako takie deprecjonowanie po prostu tej polskiej czy też europejskiej szkoły boksu. No ale nie możemy się oszukiwać. No Polsce boks zawodowy jest bardzo krótko. Że były mieli osiągnięcia zawodowcy, sportowcy typu lata 60. czy 70. To nie znaczy, że boks zawodowy też tak miał być iść gładko. To nie, to jest Polska, jest, mamy mały taki, jest poziom boksu zawodowego i on stoi w miejscu. No o tym każdy widzi, że nie mamy, że nagle ktoś wyskakuje i walczy o Mistrzostwo Świata, wygrywa, walczy z najlepszymi tu w Stanach i wygrywa. Daj mi przykład, to powiem, to wtedy dam ci rację, że jestem w błędzie. Ja wyjechałem i ja tylko mogę powiedzieć, że tylko troszeczkę za późno wyjechałem. Mogłem wyjechać do Ameryki już, jak podpisałem kontrakt zawodowy, pewnie dziś już bym był bardziej bliżej końca kariery, dlatego boks na najwyższym poziomie jest tu w Stanach, bo przecież wszystkie walki, czy to zawodnicy ze wschodu, czy przyjeżdżam do USA i walczą tutaj. To jest meka boksu i tego nie zmienimy. Ja... No tak, ale jeżeli zobaczymy na rankingi, to tam bracia, Powietkin, hej, to są Europejczycy raczej i oni są na topie przecież. Zgadza się, tylko musisz pamiętać, jeżeli sięgniesz wstecz karier w Italii, gdzie oni siedzieli, ile lat siedzieli i jakich mają trenerów. Oni trenują z Emanuel Stewart. Siedzieli od nie wiem którego roku, ale bardzo długo w Italii mieszkał w USA i trenował tutaj i Władimir ma Stewarda w narożniku. To nie jest tak, że on nagle wyskoczył z ogródka i walczy i pobił wszystkich, tak? Także na pewno polski boks rozwija się, no ale no nie możemy się oszukiwać wielkich walk. Nie jesteśmy w stanie je zrobić, no bo nie ma tej nowej rzeczy. Specjalistów, nie ma sparring partnerów. Ktoś na przykład dobry, bardzo dobry zawodnik nie przyjdzie ci do Polski, bo on tu ma tyle propozycji sparowania z najlepszymi, że po prostu mu się to nie opłaci siedzieć gdzieś tam w Polsce na dwa miesiące. Także no, są takie realia, a nie inne. No tutaj w Stanach znalazłeś nowe hobby, podobno często wędkujesz. Byłeś w ten weekend z Zygim na rybach? Byliśmy, tak, oczywiście trenowaliśmy teraz z Rogerem technikę rano, a w południe już były ryby, dwa dni. Co złowiłeś? No łososie, byliśmy na łososie, zrobiłem z 12-14 łososi. Jednego dnia miałem największego łososia, 23 funty. Zważyliśmy go i tego dnia wygrałem w całej danej arei, gdzie po prostu były te ważone łososie. Tak. Można połączyć jedno z drugim, boksowanie z zawodowym wędkarstwem. Ale to jest tylko takie odskocznia od treningu, od dnia codziennego, ale oczywiście no, moje życie to boks i dzisiaj już wróciłem rano do Rzymu, po południu drugie zajęcia. I do roboty, no bo czas leci szybko, a lata też, więc nic nie pozostaje jak siedzieć w Rzymie i słuchać muzyczki, właśnie jak skończyć, jadę do domu, zjeść obiad,
o 5 z powrotem wrócić do gymu jeszcze raz. Tomek, wielkie dzięki, życzę, żebyś zdobył Mistrzostwo Świata. No jak się to mówi, nie dziękuję, ale zrobię to moje mocy, jeżeli Pan Bóg pozwoli zrobić trenować i zwyciężać kolejne walki grudniową i w przyszłym roku, no to taką walkę będę zasługiwał i mam nadzieję, że tak się stanie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i trzymajcie się. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.